Szanowni Państwo, projekt Razem w Muzyce i Tradycjach ma się doskonale. Przypomnę, że jest to projekt realizowany przez dwa zaprzyjaźnione domy kultury. Jeden w Czechach, Dwór Kralowe, a drugi w Kamiennej Górze, Centrum Kultury. To wszystko w ramach już dwuletniej współpracy między gminami Dwór Kralowe i Kamiennej Góry. W tym roku przez 12 miesięcy trwa realizacja wspólnego projektu bliźniaczej imprezy w Czechach i w Kamiennej Górze. Muzyczne lato to druga część projektu Razem w Muzyce i Tradycjach. 14 i 20 czerwca młodzież ze szkół czeskich i polskich odwiedzali się wzajemnie, by poznać swoje miejscowości oraz podzielić się lokalną muzyką z mieszkańcami Kamiennej Góry oraz Dwór Kralowe. Pierwsi swoich przyjaciół odwiedzili Kamiennogórzanie. Zwiedzanie czeskiego dworu królowej rozpoczęli od ogrodu zoologicznego. Ogród zoologiczny powstał w 1946 roku jako muzeum. Miał w tych czasach 7 hektarów tylko i dzisiaj już ma 90 hektarów, to jest cały obszar zoo. Muzyczne lato, jak sama nazwa wskazuje, jest wydarzeniem, w którym nie mogło zabraknąć muzyki. Tą można było usłyszeć w centralnym miejscu Dworu Królowej. W tej chwili znajdujemy się na rynku w Dwór Kralowe. Dzisiaj koncert ten pierwszy, gdzie wystąpią uczniowie artystycznej szkoły muzycznej oraz nasi młodzi artyści z Kamiennej Góry, między innymi licealiści, zespół Elo Music, Gorczanki i zespół Zbyszek Stefański Kwartet, uczennice Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Prosimy na scenę Zbyszek Stefański Kwartet. Když jsem byl mladší, tak jsem hodně daleko vyšel. Jak byłem młodszy, słuchałem dużo więcej polskiej muzyki. Często puszczaliśmy sobie polskie zespoły, jeździliśmy do Polaków, Polacy przyjeżdżali do nas, także bardzo dobrze wspominam na polską muzykę i dzisiejsze wykonania też mi się podobają.
bardzo mi się podoba i z każdą kapelą coraz bardziej. W Dwór Kralowe spotkaliśmy również turystów z Polski. Dowiedzieliśmy się o tym projekcie, chcieliśmy zobaczyć na żywo, jak to wygląda, a drugim powodem było to, że występują tutaj nasze dzieci. Córka śpiewa, syn gra, więc bardzo chcieliśmy zobaczyć ich, ich kolegów ze szkoły i bardzo fajna impreza. Pochopili, że ta polska část dnešního odpoledne končí. Já bych chtěl ještě jednou, předpokládám, že jménem vás všech, našim polským přátelům za jejich vystoupení poděkovat. Naše škola připravila dvě vystoupení tanečního oboru, jedno v krojích takových královedvorských. Dzisiaj będziemy mieli okazję najpierw zobaczyć dwa zespoły taneczne. Jeden to będzie zespół tradycyjny, folkowy, drugi mażorecki. A później wystąpi nasza orkiestra Dęta i jeszcze jeden zespół muzyczny. Tydzień później Czesi odwiedzili Kamienną Górę. Scena umiejscowiona została również w centralnym punkcie miasta. Tutaj jako pierwsi zaprezentowali swoje umiejętności Czesi. Pięknie. Przybiję łapę jeszcze. Nie ma takiego wiatru, szanowni państwo, który mógłby zakłócić muzykę. Kto by się spodziewał, że tutaj dzisiaj o godzinie 12 zabrzmią takie piękne dźwięki w wykonaniu naszych przyjaciół z Dwór Kralowe. Piękny popis. Andrzej Palan, dziękujemy pięknie. Na zakończenie te niebieskie iskiereczki, które rozpoczęły, tylko grupa chyba starsza. Anabel 1.
mazoletki zatańczą, wytuptają, pięknie pokażą się jeszcze tutaj w dynamicznym pokazie. Są gotowe. W takim razie na zakończenie programu naszych przyjaciół z Czech, a właśnie jeszcze pozwolę sobie przywitać kolejnych gości. Bardzo jest mi miło gościć tutaj przedstawicieli Zieleni Góry z Euroregionu Nysa. Państwo spacerujecie, chodzicie, kłaniam się pięknie. Wiem, że wam się podoba, a mówię o tym, bo no czytam tą formułę jeszcze raz oczywiście, bo musicie państwo sobie dokładnie zapamiętać, że nasz projekt Razem w Muzyce i Tradycjach jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. To w takim razie Anabel 1 na zakończenie występu gości. Zapraszam. To jest coś wspaniałego, że jest taka współpraca między dwoma miastami, Kamienna Góra i ten Dwór Kralowiec, tak? No, bardzo mnie to, wie pan, oglądałem w telewizji, wie pani, zainteresował, dlatego dzisiaj przyszłem na rynek zobaczyć. Widać było, że te dziewczynki starają się i bardzo, bardzo mi się tam, no występ po prostu i młodszych i starszych podobał, nie? A które występy panu się najbardziej podobały? Podobały mi się ta młodzież, ta starsza, bo bardziej taka była zgrana, ale tej młodzieży młodszej też bardzo pięknie wychodziło. Po występach gości przyszedł czas na gospodarzy. Nobody said it was easy. No one never said you'd be this hard. I was just guessing and I'm bending figures, boring and puzzling. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Don't be afraid. Punktem kończącym pierwszą część muzycznego lata projektu pod nazwą Razem w Muzyce i Tradycjach było zwiedzanie kompleksu Arado w Kamiennej Górze, jednej z najciekawszej podziemnej trasy turystycznej znajdującej się na terenie Dolnego Śląska. Witam was wszystkich przed podziemiami Arado. Witam was wszystkich przed podziemiami Arado. Dzisiaj zwiedzimy obiekt, który dawniej w trakcie II wojny światowej był schronami przeciwbombowymi. Dneska nawštívíme obiekt, który za czasu II światowej walki był protitankowym schronem.
Co najważniejsze jednak, pod Kamienną Górą pojawiło się 11 km tych podziemi, z czego my dzisiaj przejdziemy jeden z większych fragmentów pozostałych po wojnie. Proszę nie iść za daleko. W tym momencie będę opowiadać o osobach, które w trakcie II wojny światowej pracowały na terenie tego obiektu. Tak więc w trakcie II wojny światowej większość młodych niemieckich mężczyzn zdatnych do pracy tutaj w tych podziemiach, czyli mogliby pracować w sektorze podziemi, trafiło do wojska. Do armaty. Mimo że był zmuszany do pracy, pracował dla prywatnego właściciela firmy. I gdyż był pracy nucen, tak pracował pro sokromą firmę. Nasz wspólny projekt Centrum Kultury i Domu Kultury Hanukowego, Domu Kultury w Dwórkalowie, w mieście zaprzyjaźnionym z Kamienną Górą, ma się doskonale. Jesteśmy po kolejnym elemencie zrealizowanym, myślę, że wszystko się pięknie udało, elemencie naszego projektu Razem w Muzyce i Tradycjach, projektu wspólnie realizowanego, na które wspólnie zdobyliśmy pieniądze. Mówię o Domu Kultury w Dwórkalowie i w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Ten projekt 2017 pięknie nam się rozwija, bo w kwietniu wspólna Wielkanoc, w grudniu wspólne Boże Narodzenie, a w międzyczasie mnóstwo koncertów. Naliczyłem ich aż 16, po dwóch już jesteśmy, bo tydzień temu w Czechach piękny koncert w Rynku z naszymi artystami z Czech, dzieci i młodzież, prezentowali się artyści ze szkoły artystycznej w Czechach i nasza uzdolniona młodzież. Było bardzo fajnie. No a dzisiaj świeżutko jesteśmy po koncercie w Kamiennej Górze w Rynku. Sporo osób. Pomyśleliśmy sobie, że młodzież, która już po lekcjach, no i było ich sporo, po wystawieniu ocen mogłaby tutaj dotrzeć w liczbie słusznej i było sporo, naprawdę kilkaset osób oglądało ten koncert. Czesi troszkę inaczej, my troszkę inaczej. Różnorodny koncert, różne talenty, no ale było tak, jak powinno być, czyli wymiana doświadczeń i wymiana talentów i artystów. Sporo klasków, piękna pogoda. No i ten jeden element pod hasłem muzyczne spotkania młodych w ramach lata muzycznego mamy już poza sobą. Teraz w lipcu i w sierpniu to nas czeka w Kamiennej Górze festiwal 19-20 sierpnia muzyczny polsko-czeski ze wspólną dyskoteką. Z soboty na niedzielę będziemy o tym mówić, będą plakaty, będziemy to promować i będziemy Państwa zachęcać, żebyście pojechali razem z nami do Dwórkalowe w lutym i w sierpniu na koncerty tam, bo nasi artyści związani z ziemią kamiennogórską, ci związani z muzyką jazzową, folkową i rockową pojadą tam występować, pięknie prezentować się w Czechach. Będzie się działo w ramach tego projektu. Piękne podziękowania dla wszystkich, którzy nam pomagają przy poszczególnych jego elementach. Na dzisiaj było bajecznie. Młodzież zadowolona, publiczność też, projekt pięknie się rozwija. Oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Czytajcie wszystkie informacje o projekcie Razem w Muzyce i Tradycjach.